i nasi zawodnicy ruszyli do Grand Prix Australii. Porządny start Komonia, ale po wewnętrznej już Aston Martin Jasiaka z atakiem pokazuje się od wewnętrznej. Czy tam doszło do kontaktu? Chyba tak, bowiem szeroko nam jedzie Aston Martin, tam jeszcze tapnięty Haas. I spadł również Komoń. Mamy całkowitą zmianę na czele. Mamy teraz prowadzenie Jarzmika w Red Bullu. Mamy drugie miejsce Marcela Biegi, a oba bolidy McLarena węszą krew. Już są tuż na tylnym zderzaku. I teraz nie, bowiem jeden z nich złapał uślizg, ale węszyły krew również. Myślały o ataku na pozycję numer 4. Także cicha woda. Ponownie brzegi rwie i tam był Miłosz Zejder dajwujący po wewnętrzne. Jednak ten atak nigdy się nie mógł udać. Tego miejsca nie było. Widzimy walkę na pozycji siódmej. Tutaj Scheller w bitwie ze Szczepanikiem. Widzimy, ale wypchnięty teraz Scheller. Łokcie wyciągnięte na całą szerokość toru przez Szczepanika. Widzimy wychylającego się w tej chwili Raimana, który będzie próbował zaatakować Mrochema. I to się chyba... Ojej, tutaj potężny karambol. Czyżby zszedł nam Raiman całkiem do tyłu, tak jest, połamane przednie skrzydło, jest wirtualny samochód bezpieczeństwa, ależ niebezpieczna sytuacja. Dokładnie tak, jeszcze wspominam sobie... Szok! Duży błąd i ten błąd będzie go dużo kosztował, strata dwóch pozycji u zawodnika Aston Martina. Chyba również są uszkodzenia, jeżeli dobrze pogadamy. Dokładnie tak, brakuje lewej lotki. Aczkolwiek nie, w tej chwili już znowuż ta przewaga się powiększa z błędem Benedykt i będzie miał okazję po wewnętrznej w tej chwili Komoń, aby Benedykta wyprzedzić, a tutaj łokcie na całą szerokość toru, zarówno jeden jak i drugi nie odpuszczają, niemniej jednak no, musi się w końcu Benedykt poddać, starsze ogumienie, ale jeszcze ciągnie, jeszcze Benedykt tutaj szeroko przy bandzie prawie faktycznie Benedykt no przeliczył się z tym i tutaj bardzo piękny atak ze strony Sokołowskiego. Czy on się utrzyma? Nie utrzymał się w torze. Bardzo szeroko. Jarzmik! Fantastyczny manewr Jarzmika. No coś pięknego. Chociaż Scheller teraz... Kosiński DNF. Nie widzę żółtej flagi. To może być wycofanie w boksie, ale teraz to nie jest... Nie, safety car. Jednak tak. Dalekie od prawdy, a tymczasem dostajemy informację o jakże późnym zakończeniu neutralizacji i Marcel biega nam, wznawia wyścig. Bujalski, zanim dotrzymuje mu tempa, ale Jarzmik próbuje już znaleźć dla siebie miejsce przyblokowane przez Szczepanika troszeczkę. Czy będzie dive do jedynki? Oczywiście, że tak. Red Bull po wewnętrznej i Szczepanik w ostatnim momencie przed tragedią się wycofuje, żeby ten McLaren mu nie poleciał. Scheller traci dwie pozycje, czyżby jakiś błąd tego kierowcy? Również Komoń obok niego w natarciu i Kozłowski też dla siebie szuka miejsca. Scheller jednak tej pozycji tak łatwo nie chce oddać i w ataku do wewnętrznej ustawiał się koło Komania, jednak atak ten jest zbyteczny. Kozłowski tam również dla siebie miejsca szukał w międzyczasie, gdzieś łapiąc 6-sekundową karę, a tymczasem Jarzmik coraz prędzej, coraz mocniej w natarciu, już druga pozycja dla kierowcy Red Bulla. Jadą bok w bok i zobaczymy Morysia, który po kontakcie ze Szczepanikiem zdobywa pozycję, robiąc miejsce dla swojego kolegi zespołu. Komoń również znajduje to miejsce dla siebie i idzie Jarzmik, najważniejsza walka tego wyścigu, rozstrzygnięcie zwycięstwa tego wyścigu, godzina 21:37, mamy w końcu zmianę lidera, widzimy lepszy najazd na Eski Grzony, widzimy również lepsze wyjście i szuka dla siebie miejsca, będzie atak do Ascari po zewnętrznej, biega na tych zużytych oponach, musi hamować znacznie wcześniej i mamy Komonia na drugim miejscu. Wybitna jazda ze strony tego zawodnika. Jarzmik wygrywa Grand Prix Australii. Drugi jest Kamil Komoń z najszybszym okrążeniem wyścigu. Trzeci jest Marcel Biega. Czwarty jest Bujalski. A tuż za nim jego kolega z zespołu Moryś odczuł konsekwencje swojej kary 3-sekundowej, spadając aż na 8. miejsce.